Zima tuż, tuż, a ty dalej nie wiesz, który kocioł wybrać do swojego domu czy mieszkania? Masz przed sobą aż tak duży wybór, czy Vitoden 100, 0, 50, 200, czy wersja dwufunkcyjna, jednofunkcyjna. Tych modeli jest chyba aż dwie 0,50, cztery setki, czyli mamy 6 i jeszcze kolejne 4 typy z 200. Do tego mamy każdy w wersji różnej mocy. No i nam się robi zatrzęsienie wyboru i co tu wybrać. To nie jest wcale takie proste, więc ja w dzisiejszym odcinku postaram się pomóc w tym trudnym zadaniu wyboru kotła do mieszkania czy też domu. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Marcin i od lat prowadzę firmę, która zajmuje się serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła. A na tym kanale staram się prostym i zrozumiałym językiem przedstawiać trudny i skomplikowany świat ogrzewania. Temat wyboru kotła postanowiłem podzielić na dwa odcinki. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się stricte doborem kotła w zależności od typu ogrzewania i powierzchni domu. Natomiast w kolejnym, który będzie publikowany za tydzień, postaram się pomóc wybrać kocioł w zależności od Twoich potrzeb związanych z ciepłą wodą. Dlatego warto, żebyś zasubskrybował kanał, kliknął dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zaczniemy od najprostszej sytuacji, czyli jaki kocioł nadaje się do grzejników, do ogrzewania grzejnikowego. No i tutaj tak naprawdę jest to dosyć prosta sprawa, bo w zasadzie każdy kocioł z każdej generacji z Vitodensów będzie się nadawać do ogrzewania grzejnikowego. I mam tu na myśli, że dosłownie praktycznie każdy typowy albo nawet trochę mniej typowy budynek ogrzewany grzejnikami będzie można zasilić praktycznie każdym kotłem, czy to z serii 0,50, z serii 100 czy z serii 200. Myślę, że do 200 metrów w zasadzie nie ma co się zastanawiać. To mówimy o budynkach nieocieplonych. Jak będzie to budynek ocieplony, to nawet myślę 300 metrów. Możesz wybrać jaki chcesz kocioł i będzie ok. Serio, tutaj naprawdę nie ma filozofii. Najważniejsze jest tylko to, żeby to ogrzewanie było jednolite, czyli mamy 100% grzejników. Dobra, no ale grzejniki kiedyś praktycznie jedyny sposób ogrzewania, natomiast teraz jakby już zaczynamy trochę sobie wybrzydzać, społeczeństwo nam się bogaci, mamy coraz ciekawszy system ogrzewania, a co jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, które już teraz w zasadzie staje się też standardem i tutaj też zastrzeżenie. Co będę jakby mówić o ogrzewaniu stricte jednolitym, czyli co jeśli mamy ogrzewanie podłogowe. No jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe do 80 metrów, to też praktycznie wszystkie serie Vitodensów, czy to 0,50, 100 czy 200, będą się jak najbardziej nadawały. I z czego wynika te 80 metrów? I jest tutaj jeszcze, będą tu jeszcze dwie gwiazdki. No, 80 metrów to jest taka powierzchnia, gdzie kocioł, a w zasadzie wewnętrzna pompa kotła jest w stanie zapewnić przepływ dla tego ogrzewania podłogowego. Ona po prostu ma trochę inne parametry pracy niż, albo zupełnie inne parametry pracy niż ogrzewanie grzejnikowe. No i ja przeglądając dokumentację techniczną, licząc sobie maksymalny przepływ, jakie tam mogą być opory, no ustaliłem, że gdzieś tak przy 80 metrach na pewno te wszystkie kotły nam dadzą radę. Z drobnymi zastrzeżeniami, no, pętle nie powinny być dłuższe niż około 80 metrów. Dokładnie, jeżeli by to tak już przełożyć na wartości fizyczne, no to największy opór najdłuższego albo najbardziej trudnego do pokonania odcinka nie powinien być większy niż 13 kPa. Pewnie nic Wam to nie mówi, ale gdybyście mieli projekt instalacji ogrzewania podłogowego, którego serdecznie zachęcam, żebyście zrobili, jak zabieracie się za ogrzewanie podłogowe, no to wtedy największe, tam będzie taka tabelka. Każda pętla będzie miała przepływ, moc grzewczą, no i też, opór, jaki ma. No i to 13 kPa to jest taki maksymalny opór, jaki może mieć pętla podłogowa, jeżeli ma być połączona bezpośrednio z kotłem. I tym samym wtedy jakby każdy kocioł z serii Vitodens go obsłuży. Dobra. Później mamy taką kolejną granicę, to jest 100 metrów. I 100 metrów ogrzewania podłogowego. I tutaj nam wypada kocioł Vitoden 0,50. Czemu? Bo pompa w Vitodensach 0,50 jest nieco słabsza niż w serii 100 i 200. I tam
braknie nam po prostu już prawdopodobnie przepływu. Oczywiście, jeżeli z projektu Wam wyjdzie, że dom ma 150 metrów na przykład i tam tego przepływu wychodzi w okolicach 1000 metrów, to dalej teoretycznie można by 0,50 zastosować. I wcześniejszy warunek, maksymalnie 13 kPa oporu. Tak jak mówię, raczej niestety w Polsce projektów się nie robi na ogrzewanie podłogowe, albo się robi je bardzo takie z grubsza, a szkoda, bo bardzo dużo problemów później wynika, jeżeli coś jest niezaprojektowane i dobieramy złe urządzenie albo zły układ hydrauliczny do tego ogrzewania podłogowego. To jest tak trochę, niestety ogrzewanie to jest taki samochód, a kocioł to jest tylko sam silnik. No ale do silnika trzeba i skrzynię biegów, i później odpowiednie opony, i później jeszcze odpowiednie przełożenie tak naprawdę na te opony, odpowiednią budę, która też nie jest zbyt na przykład wymagająca dla tego silnika i tak dalej, więc to jest cały system. A ja tutaj daję właśnie wskazówki, jak dobrać ten silnik, żeby do tej całej reszty w miarę pasował. Dobra, no więc do 100 metrów w zasadzie nam możemy zastosować czy Vitodensa 100, czy Vitodensa 200. Tu jakby która konkretnie wersja, czy 111, czy 222, to nie ma znaczenia. To ma znaczenie do ciepłej wody, do komfortu ciepłej wody, a tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, który ukaże się za tydzień. Jakbyś chciał też dowiedzieć się, jakie są różnice funkcjonalne pomiędzy 0,50, 100 a 200, popełniłem, myślę, że już z rok czasu temu, odcinek o różnicach pomiędzy tymi kotłami. Także link do tego odcinka znajdziesz gdzieś tutaj. A my przejdziemy dalej. Kolejna sytuacja, czyli mamy ogrzewanie podłogowe, ale powyżej 100 metrów. I tutaj też ja bym zaznaczył, że każde ogrzewanie podłogowe, gdzie jakby nie wiemy, jakie są pętle, albo pętla jakaś jedna chociażby ma powyżej okolice 80-100 metrów długości pętli, tu już nie mówimy o powierzchni, tylko o długości, wtedy może nam brakować jakby wydajności pompy w tych kotłach. No i trzeba już zastosować sprzęgło hydrauliczne i osobną dedykowaną pompę już za tym sprzęgłem i wtedy w zasadzie możemy ile chcemy, serio. Tutaj tak naprawdę już ograniczenia nie ma żadnego i kotły 100 i 200 nam na to pozwolą, natomiast 0,50 nie wysteruje już obiegiem za sprzęgłem. Oczywiście dla chętnych można to sterowanie sobie zrobić, tak powiem, osobno i jakby to sprzęgło i pompę można zamontować, natomiast kocioł tym nie będzie sterować, więc dla mnie nie ma sensu tego kotła stosować, no i tak już to sprzęgło i pompa będzie swoje kosztować. Też taki dom to nie jest już malutki domek, więc jakby, kurczę, nie bądźmy aż takimi sknerami. Zainwestujmy w Vitodensa 100, który będzie tym wszystkim zarządzać, kontrolować to i nie będzie wtedy już żadnych problemów. Czy też serię 200. Kolejny przykład. Tu już będzie sytuacja, gdzie mamy ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe. No i tutaj już nam się trochę sytuacja komplikuje. I mówimy tutaj o sytuacji, gdzie mamy grzejniki, podłogówkę i one są jakby osobno spięte, bo sytuacja, kiedy mamy grzejnik łazienkowy albo dwa grzejniki łazienkowe w jednej łazience i w drugiej, które są podpięte bezpośrednio pod podłogówkę i są w zasadzie tylko tak trochę do podsuszenia grzejników, a najlepiej jeszcze jak mają grzałkę elektryczną, to jest spoko opcja, to o tej sytuacji nie mówimy, no bo tutaj tak naprawdę one nam nie zmieniają jakby za wiele i w zasadzie możemy to potraktować jako jednolite ogrzewanie podłogowe. Ale jeżeli mamy na przykład góra grzejniki, a dół podłogówka, no to wtedy już jest trochę bardziej skomplikowanie. Trzeba odpowiednie moduły mieć sterujące, które tymi obiegami wysterują i też hydraulicznie, czyli fizycznie muszą być moim zdaniem osobna pompa na grzejniki, osobna na podłogówkę, bufor, czy też tak naprawdę sprzęgło, które jakby zasprzęgla nam te dwa układy razem później z kotłem. I to nam może obsłużyć zarówno seria 100 i 200. Tutaj znowu 0,50. To jest najprostszy kocioł. Tam takiej opcji nie ma. Więc Vitodensy 100 i 200 to się do tego nadaje. No dobra, no na razie nam Vitodens 100 i 200 jakby praktycznie wszędzie na wszystko wystarcza. To kiedy nam nie wystarcza Vitodens 100? Otóż jest taka sytuacja, gdzie jeżeli mamy więcej niż już dwa obiegi, albo mamy dwa obiegi, ale regulowane, czyli właśnie podłogówki, na przykład mamy osobną podłogówkę na piętrze, na której chcemy mieć inne parametry. Na dole też osobną podłogówkę,
Taka sytuacja może wystąpić, gdy mamy u góry inny sposób ogrzewania podłogowego, na przykład na suchym jastrychu, a na dole mamy na wylepce. No to wtedy temperatury tam będą inne, przepływy inne i potrzebujemy mieć dwa układy regulowane. I wtedy niestety już wpadamy w witodensa 200, bo to dopiero witodens 200 pozwala obsłużyć do trzech obiegów regulowanych, czyli tam, gdzie precyzyjnie możemy regulować temperaturę, jaka jest podawana na ogrzewanie. No i dopiero wtedy tak naprawdę jest nam niezbędny już witodens 200, jeżeli mamy więcej niż dwa obiegi podłogowe tak naprawdę. No bo generalnie więcej niż dwa obiegi, no bo znaczy więcej niż jeden obieg podłogowy, no bo dwóch obiegów podłogowych już nie obsłużymy, dwóch obiegów regulowanych już nie obsłużymy z witodensa 100. Albo gdy mamy więcej niż w ogóle dwa obiegi, to bo możemy mieć grzejniki, grzejniki, podłogówka, no i wtedy też wpadamy w witodensa 200. Dobra, to myślę, że mamy z głowy kwestię, jaki kocioł, do jakiego typu ogrzewania. Natomiast teraz przejdziemy do tego, jaka moc do jakiej powierzchni budynku. A jeżeli chciałbyś, żebyśmy to my zamontowali Ci kocioł i nie chcesz się po prostu jakby bawić z tym doborem, tylko woli, żeby zajął się tym specjalista, mieszkasz na terenie Śląska, to śmiało możesz uderzać do nas. Także zapraszamy do kontaktu, dane znajdziesz w opisie. Teraz zajmiemy się doborem kotła w zależności od powierzchni budynku. Moc kotła akurat w przypadku witodensów teoretycznie nie ma znaczenia, w tym sensie, że wszystkie tak naprawdę kocioł 0,50 to zawsze będzie, czy też w jednej czy drugiej mocy będzie, no dobra, w Polsce nie jest dostępna 32, ale gdyby była, to jest to ten sam kocioł, co o mocy 25, tylko ograniczony elektronicznie. Więc akurat tutaj dla polskiego ulubienia do przesadzania w mocy jakby jest ułatwienie. Faktycznie jak przesadzicie z mocą, nic się złego nie stanie. Ale są pewne rzeczy, szczególnie przy budowaniu nowego domu, czy też umiejscowianie kotła, które nam mogą ograniczyć tą moc, w sensie, no może to być już nie do końca zgodne z przepisami. Więc dalej warto byłoby wiedzieć, jaka moc kotła do jakiej powierzchni budynku. No i generalnie 11 kW to jest kocioł, który występuje tylko w serii 200. Teoretycznie bardzo mała moc, natomiast w praktyce, jak sobie policzyłem, te 11 kW wystarczy nam aż na prawie na 280 m2 powierzchni budynku, nowego budynku, budowanego w standardzie jakby z 2021 roku. No więc, kurczę, no to całkiem niemały dom tak naprawdę. Nam obsłuży kocioł o mocy zaledwie 11 kW. Jeżeli mamy taki budynek, który sobie już stał, ale go dobrze zaizolowaliśmy, to wtedy myślę, że jakieś 165 metrów obsłuży nam ta jedenastka, no a taki stary domek, no to wtedy koło 100 metrów. W przypadku kotłów, które mają już 19 kW, tak naprawdę nowy budynek to jest prawie 500 metrów, stary budynek, taki zaizolowany, to będzie koło niecałe 300 metrów, a w przypadku prawie bezizolacyjnego domu to mamy 185 metrów. No i tu już można by pomyśleć, kurczę, no tak naprawdę to kocioł 19 kW to nam obsłuży większość domów. No i taka jest też prawda. Generalnie z perspektywy ogrzewania centralnego, no więcej niż 19 kW to rzadko nam się zdarza. Jeżeli oczywiście potrzebujesz większej mocy, bo masz większy budynek, te tabelki tutaj się pojawiają, one też możesz sobie zatrzymać, zobaczyć, ile tak naprawdę potrzebujesz. Natomiast moim zdaniem generalnie to ogrzewanie domów można by już teoretycznie poprzestać na mocy 19 kW. Wszystko więcej, to nam się może przydać przy większych budynkach. Będzie wstawka do kanału. Przy większych budynkach. Albo tak naprawdę do ogrzewania ciepłej wody, bo tam moc ma już dużo większe znaczenie. Ale to za tydzień o tym. Kilka jeszcze uwag odnośnie mocy, bo skoro jakby to, co wspomniałem wcześniej, czyli nie ma znaczenia w zasadzie, jaki model wybierzemy i tak dostajemy tą samą budę, tylko ta moc jest ograniczona elektronicznie, to czemu by od razu nie brać 32 i w ogóle temat z głowy? Różnice w cenie faktycznie są niewielkie. Pomijając serię 200, gdzie faktycznie 32 chyba jest jakieś 4000 droższa od tej 19 czy 11. Teraz mówię z głowy, więc jeżeli się pomylę, to przepraszam, natomiast nie są to wielkie faktycznie różnice w serii 100 cenowe. No ale po co w takim razie w ogóle rozważać te mniejsze opcje, mniejsze mocowo? Otóż
Kotły do 22 kW, a w praktyce u Bismana do 19 kW, mogą mieć wyrzut spalin przez ścianę. Co to oznacza dla Ciebie? Oznacza to dla Ciebie, że nie musisz budować szachtu kominowego, jak sobie planujesz taką kotłownię z takim kotłem, czyli oszczędzasz kupę pieniędzy. No i sam wkład kominowy, no to jest trójnik, rura wyrzutowa w bok, tyle. Więc jest to mega tanie rozwiązanie. Serio. W domku z drewna, którego kotłownię kiedyś budowaliśmy. Link do tej kotłowni, do filmu z tej kotłowni znajdziesz tutaj. Właśnie takie coś było zastosowane. No i tak naprawdę komin nas kosztuje raptem z montażem 400-500 zł. Coś w ten deseń. No bo co to jest zrobić dziurę w ścianie drewnianej i wyrzucić przez to kawałek rurki. Prosta sprawa. Co innego, gdy właśnie ten szacht trzeba kominowy budować. Więc to jest pierwsze ograniczenie, te 22 kW. A w zasadzie u Bismana do 19 kW. Można spaliny wyrzucać przez ścianę boczną. Tam jest kilka jeszcze obostrzeń, to musi być budynek wolnostojący, bla bla bla. Szczegóły, jak będziecie chcieli, to mogę Wam kiedyś nagrać odcinek taki bardziej szczegółowy o tym. Natomiast w gruncie rzeczy budynki jednorodzinne można przez ścianę wyrzucać spaliny do 22 kW. Dobra, to jest pierwsze ograniczenie. No ale dobra, już mamy ten szacht kominowy, więc i tak możemy w takim razie polecieć w 32 kW. No możemy, nie możemy, no bo na przykład do 29 kW generalnie kotły mogą być montowane w... Teraz też walę z pamięci, ale na pewno kotły do 26 kW Bismana możemy montować w łechęce, w salonie można by zamontować, gdzie chcemy praktycznie. A kotły 32 będą już wymagały zgodnie z przepisami osobnego pomieszczenia technicznego. No, no i tu jest też właśnie taka pułapka, czyli jeżeli mamy kocioł w łazience, no to 32 tam legalnie zamontować nie możemy. Dlatego też bardziej właśnie na te ograniczenia mocowe trzeba patrzeć z perspektywy, czy można to zrobić legalnie. Bo tak, no teoretycznie jest to ten sam kocioł, ale właśnie ta moc na tablicy zamianowej nam ogranicza miejsce montażu. Myślę, że to byłoby na tyle. Jeżeli materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę. Jeżeli potrzebujesz serwisu swojego kotła i mieszkasz w okolicach Katowic, dane znajdziesz na dole, albo montażu kotła, to też tym się zajmujemy. Pompy ciepła tak samo. Wszystkiego dobrego Ci życzę i do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.